Hej, hej, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Wy poranek we wtorek. Nie, w środę. Nie wiem. Nie wiem, wtorek albo środę. Już nie wiem, pogubiłam się, powiem Wam szczerze, ale chyba w środę. Nie mam pojęcia. Jest godzina, słuchajcie, przed 10:00. Ja właśnie zmierzam na konsultację, które mam na godzinę 10:30. I tak się zamotałam, słuchajcie, że aż sama z siebie śmieję. Tam, z tamtej strony był kiedyś przejazd na tą ulicę, na którą ja muszę dojść i po prostu zapomniałam się, że tam jest zamknięta droga. No, muszę wracać. Właśnie zdążyłam pójść na pocztę, jest przed 10:00, aż jestem pod wrażeniem, że ja w ogóle, słuchajcie, wstałam, że się ogarnęłam, że idę, że jestem już w połowie drogi. No, ruch jest jak na Marszałkowskiej, zresztą chyba może same widzicie. Porobili te ścieżki rowerowe, wchodzę po prostu wszędzie, gdzie tylko mogę. No, byłam właśnie na poczcie, byłam wysłać jedną przesyłkę, ponieważ jednej z dziewczyn bardzo, bardzo zależało na czasie. Wzięłam sobie od pani właśnie kwitki, które o dziwo wiem już teraz, że trzeba wszystkie do każdej przesyłeczki wypełniać taki kwitek. Także wzięłam kilkanaście. A jak będę wracać teraz z konsultacji, bo idę na konsultację a propos zmarszczek plus, jak będę wracać, to po prostu zajdę jeszcze raz na pocztę po koperty. Koperty, bo ja te wszystkie przesyłki tutaj przywoziłam, co prawda niektóre w kopertach, a niektóre są tylko w takich paczkach popakowane. Będę musiała je powsadzać oddzielnie w koperty. Dlatego jeszcze zajdę. Sorry, że tak stękam. Jak Danuta stęka, no. Także mam nadzieję, że no, że jakoś mi tutaj wycenią te moje zmarchy i te usta na niezbyt wysokie kwoty. Bardzo bym chciała, bo chciałabym jednak dać radę to wszystko zrobić. Dzisiaj mam też, słuchajcie, dentystę. Także dzisiaj też może troszeczkę Wam chociaż powiem, jak to tutaj wygląda, jeśli chodzi o licówki. Jaki to czas i tak dalej, i tak dalej. Na pewno też zobaczycie efekty. Postaram się Wam pokazać. Mam nadzieję, że będę zadowolona i przede wszystkim, że wyrobię się w czasie. To jest najważniejsze. Ale ja normalnie, powiem Wam, sama się z siebie śmieję, że weszłam w tą ulicę, która wiedziałam, że jest zamknięta, tylko nie wiedziałam, do którego momentu po prostu nią już nie można iść. A nią nie można iść prawie, że wcale. Vlog już macie z wczoraj na kanale, także mam nadzieję, że trochę Wam umilę czas. Pokażę Wam taką, idę ślepą uliczką trochę, jak ja to mówię. Ale nie mam już daleko. Z jakieś jeszcze z 15 minut powinnam być na miejscu. Uwielbiam chodzić, ale nigdy nie chodziłam tak. No, panowie, o, autobus, który jest. Brawo ja. No. A panowie tutaj na budowie. A panowie na budowie. No, zaraz właśnie jeszcze muszę się odezwać do Dorotki, ponieważ do Dorotki poszła już przesyłka, a resztę będę nadawać jeszcze też dzisiaj, jak wrócę. Nie wiem, za ile wrócę, myślę, że gdzieś tak do godziny czasu chyba tam jakoś posiedzę, tak mi się wydaje. Nie wiem, ile trwają takie konsultacje, ale ma tam być sprawdzone po prostu, jaką ja mam skórę, jaki ja mam rodzaj tam skóry, cery i tak dalej, i tak dalej. I ma tam być dopasowany chyba produkt i pani mi też powie, co u mnie by się przydało. Pewnie wszystko. No, pewnie powinnam się na nowo narodzić. A resztę będę też nadawać dzisiaj i chyba jutro, bo ja się z tym wszystkim nie zabiorę. Tych przesyłek, słuchajcie, jest chyba z 15 kilo. Naprawdę. Dobra. Lecę. Lecę, słuchajcie, na te konsultacje i odezwę się do Was. Jeżeli będę mogła stamtąd coś nagrać, to nagram. A jak nie, to po prostu po konsultacji opowiem Wam, co się tam działo, jak to wyglądało i tak dalej. Boli mnie już ręka. No, wszystkie dzieci jeszcze spały, w ogóle wszyscy spali. Sama wstałam, wypiłam kawę, zjadłam tam kawałek tego jakiegoś pieczywa ryżowego z karmelem, czy coś tam do kawy. Dobrze, rybki, odzywam się do Was niedługo. Nagram Wam jeszcze pewnie też, jak wygląda ta nie wiem, no, to miejsce. Bo to jest jakoś kosmetyka i to jest, nie, to nie jest klinika, ale zapomniałam, gabinet chyba medycyny estetycznej. Jak i jestem na miejscu. Tak to wygląda, tutaj jest, o tu. No, także ja wchodzę do środka, to jest tak przy ulicy, zobaczcie. Tu jest główna ulica, tu jest właśnie Cosmedican i tu jest taki ciąg wszystkich sklepów w takim nowym budownictwie. Także ja wchodzę do środka, mam jeszcze chwilę czasu, dam Wam znać po konsultacji co i jak. Także trzymajcie za mnie kciuki i żeby nie wyszło zbyt drogo. Ja właśnie wyszłam, słuchajcie, spędziłam tam. No trochę spędziłam, jest chyba jakaś 11:20, a weszłam przed chyba nawet, nie, no może 10:30, niech będzie. Dobra, także trochę posiedziałam. Co mi się podoba, słuchajcie, to no powiem Wam, że podejście pani kosmetyczki jest bardzo, bardzo profesjonalne z racji tego, że
takiej ilości wiedzy, słuchajcie, jaką ja otrzymałam od niej, to po prostu jak jakieś kompendium wiedzy, bez kitu. Także bardzo, bardzo dużo teorii dostałam na temat w ogóle zabiegów i tak dalej, i tak dalej. Co jest naprawdę super sprawą, bo wcześniej tego nie dostałam. Poczekajcie, bo muszę jakoś przejść. Także usta we wtorek, prawdopodobnie będę miała właśnie z półtorej chyba mililitra, ale to robią tak, że najpierw 1 ml będę miała wstrzyknięty, potem jakoś jak przychodzę właśnie później na taką jakby troszeczkę kontrolę, to mogą dostrzyknąć dla lepszego efektu. Daję jeszcze pół mililitra, żeby jednak ten efekt był taki, jak to pani określiła, całuśny. No, także super, super. Bardzo jakoś mi się podoba, naprawdę. Powiem wam, że taki kurczę profesjonalizm. Jednak ta wizyta, na której ja byłam, to jest niebo a ziemia, można powiedzieć, że w ogóle bez porównania. Tam nie miałam żadnej teorii, tam po prostu polecieliśmy od razu. Krótka informacja, jakaś tam minimalna. Potem podpisanie, tylko wypisanie tych papierów. Wypisanie, słuchajcie, papierów, podpisanie, jakaś tam ta, nie ankieta, tylko wiecie, te wszystkie takie o chorobach i tak dalej. I potem co, przechodzimy do zabiegu. No, a tutaj po prostu czysta teoria, 40 minut normalnie teorii, jak na wykładzie jakimś. Bardzo, bardzo fajnie i co? I co? I ja teraz lecę już do domu. A jeżeli chodzi, słuchajcie, o zmarszczki, to też mi się spodobał fakt. Spodobał i nie spodobał, bo wiadomo, że idąc na taki zabieg oczekujemy efektu takiego oczywiście wow i takiego najlepiej, jak najszybciej widocznego, ale co jest fajne, to, że pani tak nie ma czegoś takiego, że albo przychodzę, chcę i już ona mi strzykuje i heja banana i do domu. Nie. Po pierwsze, podobno jeszcze ten kwas, który ja miałam wstrzykiwany i botoks, no powiedziała, jeszcze się nie rozprowadziły mi po skórze, więc jeszcze te produkty gdzieś tam mam pod skórą. Dlatego musi wiedzieć, czym miałam robione. Będę wtedy wiedziała, co mi zaoferować, co może mi zrobić, a czego nie. Także też dość fajna sprawa, bo tak podejście takie jest naprawdę, naprawdę w porządku, bardzo w porządku. Halo, halo, dzień dobry, witam się z wami z Wesołego Miasteczka i to są, słuchajcie, najdłuższe 3 minuty w moim życiu i najcięższe 3 minuty w moim życiu. Właśnie widzicie na tym czymś moje dziecko. Po prostu za chwilę nie wytrzymam, słuchajcie, to jest jakaś masakra. Jezus Maria, ja zaraz zostanę zawału. Zobaczcie na to. Muszę wam to nagrać, to będzie 3 minuty. Ja wiem, że ja wam to obetnę, natomiast... O Jezus Maria. Jezus Maria. Boże Święty. Jezus Maria, widzicie to? Ja zaraz to tu górę nogami. Mam nadzieję, że moje dziecko to wytrzyma. Ja po prostu normalnie za chwilę zejdę na zawał. Nawet nie widzę, czy ona płacze, czy nie, ale chyba nie. Nie wiem. To jest okropieństwo. To jest coś strasznego. Zobaczcie. Do góry nogami. Masakra. No ale chciała bardzo, uparła się. Jezus Maria. Nagrywam wam to w całości. Za chwilę przerwę, bo chcę zrobić też zdjęcie, ale po prostu za chwilę nie wytrzymam. Ja zaraz zawał dostanę. Ale chyba nie płaczę. Nie wiem, tam są chłopaki, słuchajcie, o tam. Łukasz i Emil. Przypuszczam, że zamknęły oczy, bo ja bym tutaj w życiu nie wytrzymała. Są najdłuższe, to by były najdłuższe, słuchajcie, 3 minuty w moim życiu. Okropieństwo. Co jest strasznego. Dobrze, ja za chwilę zrobię jeszcze im zdjęcie, bo została niecała minuta, także odezwę się do was niebawem. Zobaczcie, stoją teraz u góry, nie wiem czy to widać nawet, o. Stoją u samej góry i czekają na ich kolej. Tutaj już właśnie wysiedli i dziewczyny są u samej góry. Zobaczcie, jak to jest wysoko, pokażę wam teraz. Rozjeżdżać chyba teraz. Wjeżdżają.
odzywam się do Was właśnie z Molo i będę się zastanawiać, czy właśnie się nie przypłynąć tym czymś. Kalabria. Nosimy kask. I powiem Wam, że chyba się nie odważę. Ale zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Latarnia morska. Tutaj macie latarnię morską. Pomnik ze ślubin z morzem. Zobaczcie, jak się to rozpędza. Lepiej bez fal. Wow. Tam. Tam, zobaczcie, jak to pojechało daleko, znaczy popłynęło. Tam jedzie i tutaj. Tam jedzie, zobaczcie ile ludzi, kolana mulo. Tam jedzie i to będzie zawracać. Pokażę Wam jeszcze tutaj, o, jak wygląda Bałtyk. Tutaj mamy Bałtyk, a tam i tam mamy Arkę. Tutaj oczywiście jest też jakiś ośrodek, a tu, czy jakieś sanatorium, czy jak ktoś tam zwie, a tam właśnie Arka. Zobaczcie, jak to popłynęło tutaj daleko, tam na fali, jak ta bajka. A w górze samolot! A gdzie jest brygada? Poczekaj, zaraz Wam pokażę brygadę. A tam jest brygada, w czerwonej czapeczce jest Emil. Łukasz stoi o tu. I tam idzie Karolina i mały Wiktor. I chyba koleżanka Karoliny jeszcze jakaś z synkiem. A tu Oli, a tu ja, a tu ja. No, Oli była, no nagrałam Wam, gdzie jest Oli. Zobaczcie, jak tutaj przyjemnie można sobie siąść. Wziąłem sobie piwko, właśnie byłam w tamtym roku tutaj z Fabianem. Wzięliśmy sobie właśnie chyba piwko czy winko, już nie pamiętam nawet, gdzie tutaj brygada. O, tu idzie. Tutaj idą, a reszta tu stoi. O, jest brygada. Jest Karolina. I jest tutaj Bałtyk. I schodzimy na dół. Idziemy na dół, Łukasz jest tam, a my pójdziemy z Oliwią chyba na dół i dowiemy się, w jakiej cenie jest to przepłynięcie się tutaj tym czymś. Nie będzie zbyt drogo, no to może się zgodzę na to szaleństwo. Musimy się tylko zapytać. Inga, siadaj! Ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me. Tra i compiti d'inglese e matematica, tuo padre, i suoi consigli, che monotonia. Lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere hai chiesto mai, ha detto un giorno tu mi cambierai, chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, i pomeriggi senza te, studiare inutile, già si affollano su te. Se viento, o lucharé como un animal, como un animal, animal. Escúchelo viento, solo silencio. O lucharé como un animal, como un animal, animal. Como un animal, animal. Contigo me desencadeno. Ahora entre mi terreno y esta lucha te dedicaré. Sereno è ricordare il primo giorno che sei salita sulla moto mia. Noi due soli senza compagnia. Tu
basta in giù. Mira Sofia, siento una mirada, sigo, siento una mirada, Sofia. ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, Sofía. En tutti un'ora d'aria di gloria, ale la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma, occidentali scarma, da balla, occidentali scarma. Quando la vita si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Ho fatto presente nel giorno. Po co klękasz? No bo siedzę. Trzymaj się! No to synek, weźcie takie, takie bardziej emocjonujące, a nie takie jakieś strzelanie. Weźmy strzelanki. A jest to takie ekstremalne. Spróbuję strzelanki. Na pewno? No zakładaj. Co to? Jest dobrze, jest dobrze. Tak, to jest to, spokojnie. Będziesz teraz grzeczny? Nie, nie.
Jeśli pan jest zainteresowany, mamy wolne stanowisko, to tam jest to samo. Ja tutaj jest zainteresowany. Tak? Posłuchaj go jak możesz. Dobra, dobra. A co widzisz, synek? Niektórych trzeba trzymać tak, bo tak? Lecą od razu. Spokojnie, spokojnie, ja się trzymam. Misiu, a co widzisz? Gracjan, co widać? No sto, ale tak jest w głowie. I nie są moje nogi. Wow. To moje nogi? Nie, 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 to moja ręka, to moja ręka. O ja. Lecą? Lecą od razu. Spadasz? Co teraz jest? Podłoga. No już koniec. Wsiądnąć? Nie, nie. Dobra. Tylko trzymaj ładnie to w rękach. No i strzelaj do niego. Strzelaj. Klasyk. O, ja mam mieć? Tak, jeszcze raz do tyłu i do przodu zrób. Tylko nie upuść tego. Raz. Jak jeszcze raz teraz zrobisz, to będziesz miał tarczę. Do tyłu i do przodu. O, masz tarczę na to przód. Daj. Do pierwszą z góry. No, ready to rock. Strzelaj. I klasyk. Klasyk. O, i teraz strzelamy. Oh.